Witaj serdecznie, Szymon Spolankiewicz, z tej strony się kłania. Właśnie stanąłem tutaj gdzieś na takich terenach między Nowym Miasteczkiem, Przemkowem. Teren o tyle ciekawe, że przynajmniej kiedyś tutaj bywałem, przemieszczałem się, dlatego że były stawy rybne. To i mój pierwszy zawód, jak pamiętasz, technik rybarstwa śródlądowego. Ci, którzy troszkę mnie tam dłużej znają. Czyli niedługo. W każdym razie temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, wiąże się z czymś takim jak niepełnosprawność. Otóż mieliśmy okazję uczestniczyć z Elunią moją w sobotę w fantastycznym wydarzeniu Fundacji World Ventures. Słuchajcie, fantastyczna impreza, świetnie zorganizowana, wykonana kolosalna, rewelacyjna praca, mając oczywiście na uwadze, że tej pracy byłoby tam jeszcze na 10 co najmniej dni dla ekipy, 10 razy więcej, było nas tam 20 osób. Wszyscy fantastycznie się sprawili, rewelacyjnie podeszli wszyscy do tematu, nie było się przemieszczania, przemądrzania, kto mądrzejszy i tak dalej, po prostu trzeba było wykonać konkretny odcinek konkretnej pracy. Było w tym taka atmosfera, w którymś momencie siostry zakonne, które prowadzą świetlicę, słowo świetlica jest takim zawężającym troszkę tematem, to jest bardzo szeroko pojęty projekt, które prowadzą takie pytanie, a skąd wy jesteście, że tak jesteście fajni, taka fajna atmosfera. I teraz wrócę do tego elementu związanego z niepełnosprawnością. Otóż prawda stuprocentowa, o której dzisiaj chcę powiedzieć, wiąże się z tym, że może jeszcze inaczej. Rzadko włączam radio, kiedy jadę. Wolę posłuchać czegoś, materiału, który daje mi jakąś edukację, ale pewnie nie bez powodu miałem włączyć materiał, który kiedyś, pamiętam, że bywało coś takiego, telefon do pana Kuby, teraz chyba ktoś inny prowadzi. W każdym razie dzisiaj o niepełnosprawności była mowa. Jakby zbieżne troszkę tematy, bo ten nasz wolontariat to była praca wykonana dla ludzi, którzy, szczególnie dla dzieci, które są jakby wykluczone z tej pewnego rodzaju normalności, jeśli mogę użyć takiego słowa, bo czymże tak naprawdę jest normalność? Rzecz w tym, że o tej niepełnosprawności pytanie brzmiało, czy państwo zajmuje się niepełnosprawnymi i tak dalej w sposób wystarczający. Odpowiedzi byłyby oczywiście bardzo różne. Ja nie będę tego komentował, bo na pewno wiem, że jest to temat, mówiąc bardzo kolokwialnie, olany w sposób mniej czy bardziej świadomy. Bardzo często dlatego, że procedury są pewne stworzenie, ale ta niepełnosprawność, która jest wtłoczona, nie tyczy tylko osób, które fizycznie są, czy powiedzmy psychicznie uznane za niepełnosprawne, ale tyczy praktycznie każdego, który w mniej czy bardzym stopniu sobie radzi. Otóż ta niepełnosprawność w sobotę, gdzie uczestniczyliśmy w tym wolontariacie, sprowadzała się do tego, że ludzie nie radzą sobie we współczesnym świecie, gdzie właściwie ojcowie najczęściej to albo kryminał, albo totalny alkohol, albo już ich nie ma, zniknęli jakby z życiorysu. Praktycznie dzieci chowane przez matki, które, że tak się wyrażę, mają też totalny problem z sobą i nie tylko z sobą. I to też jest pewnego rodzaju niepełnosprawność. I nie ukrywam, że takiej niepełnosprawności w naszym kraju jest dużo. Ale chcę również powiedzieć coś takiego, i to jest ta prawda stuprocentowa, że niepełnosprawność jest bardzo szeroko rozpowszechniona w naszym kraju, w Unii, generalnie na świecie. I ona często sprowadza się do tego, że nawet ludzie, którzy uznawani są za dobrze sytuowanych, dobrze umocowanych, menadżerów czasami wielkiej korporacji, w dużym stopniu są to też niepełnosprawne, przepraszam, aż widzisz, aż się zakrztuszam w tym momencie, niepełnosprawne istoty. Dlaczego mówię niepełnosprawne istoty? Bo są w tym kieracie niewolnictwa i czasami nie zauważają tego, że ich życie nie ma nic wspólnego z życiem, że właściwie są od do sterowani, mają konkretne zadania do wykonania, czy im to jest potrzebne do życia, czy nie. Te sztuczne potrzeby przy okazji, które są wykreowane gdzieś tam, prawda, przez dozorujących na świat, dozorców, dozorujących, jakkolwiek byśmy to nazwali. W każdym razie to jest też pewnego rodzaju niepełnosprawność, więc poziom niepełnosprawności na pytanie, czy rząd zajmuje się niepełnosprawnymi, pewnie chodziło głównie z tymi przypadłościami takimi widocznymi, uznanymi prawnie za niepełnosprawnych, ale generalna zasada jest taka, że żadna władza nie ma specjalnego interesu w tym, żeby niepełnosprawność zniknęła, i ta taka czytelna, widoczna, i ta niepełnosprawność, o której wspomniałem przy okazji pracownika korporacyjnego, pracownika tego, czy tego, który jest nawet samozatrudniony, gania od rana do wieczora, prawda, i w którymś momencie zapomina, że istnieje rodzina, istnieje tylko biznes. Kiedy zostawi biznes, pada biznes, kiedy zostawia rodzinę, pada mu rodzina, prawda, a biznes kreuje się, i to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, i to jest też niepełnosprawność. Rzeczy, które są połączone razem, kiedy jest małżonka, jest żona, jest partner, partnerka, dzieci, jest rodzina, prawda, że są razem,
Tam jest ten element edukacji, tam jest ten element sprawności intelektualnej, umysłowej i fizycznej również, słuchaj, i połączenie, powiedzmy sobie, bo nie można tak do końca oddzielić biznesu od świata prywatnego, acz one mogą fantastycznie funkcjonować na dobrych wibracjach. Wiesz co, przy tej niepełnosprawności również była ciekawa rzecz. Otóż zadzwoniły dwie osoby, z czego jeden człowiek, który mówi, że miał siostrę, z którą żył 60 lat, która była niewidomą i której nie pozwolono być w domu uznawaną za niepełnosprawną, była uznawana, traktowana jak pełnosprawna. Dzięki temu przeżyła samodzielnie kilkadziesiąt lat. I podobna historia tyczyła jeszcze innego przypadku. To nie znaczy, że zawsze jest to możliwe, ale co fajne, rewelacyjne podejście. Będąc w Stanach Zjednoczonych, odkryłem dziwną rzecz, bo kiedyś chciałem, na wózku inwalidzkim ktoś podjeżdżał, chciałem mu drzwi otworzyć temu komuś, wręcz się obruszył, skrzyczał mnie tam tym swoim amerykańskim, angielskim. Mówię, Boże święty, co za bufon, czy ja chciałem mu pomóc? Nie, ja go uraziłem, on potrafił sobie sam otworzyć drzwi. On był normalny tyle tylko, że na wózku inwalidzkim. Zatem ta prawda stuprocentowa niepełnosprawności, prawda stuprocentowa niepełnosprawności są. Zobacz, czy wokół ciebie one się gdzieś nie dzieją, czy w tym, co powiedziałem, nie powinieneś czasami stanąć 5 minut, złapać komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem. Pokochać siebie, pokochać innym, wybaczyć sobie, wybaczyć innym. I to jest metoda na to, żeby pozbyć się między innymi niepełnosprawności, tej bardzo jakżeż różnej i szeroko pojętej w tym, co dzisiaj Tobie powiedziałem. Zatem życzę pięknego, cudownego, wspaniałego dnia. Szymon Spolankiewicz do Ciebie mówił. Pamiętaj, spolankiewicz.pl, akademiawiem.pl, czy też oczywiście nasze wideoblogi na YouTubie. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia na plażach świata oczywiście. I niezależnie od tego, jaki masz poziom niepełnosprawności, jak on wygląda, czy mniej wygląda, słuchaj, nie zmienia to faktu, że możemy się w pięknych, cudownych miejscach spotykać, na pięknych, wspaniałych, wspólnych projektach, wspólnych spotkaniach, wspólnych wręcz milczeniach. Zatem baw się dobrze, do usłyszenia i do zobaczenia, jeszcze raz powiem, na plażach świata, tych symbolicznych, niech to będzie tam metafora. No i oczywiście powiem, jak mówi moja wspaniała, rewelacyjna teściowa, trzymaj się!